Chris, powiedz mi proszę, kto bądź co zainspirowało Cię do napisania książki Polak z wiatrakami? Główną inspiracją moją to są te dwa kraje. Holandia, w której mieszkam już 20 lat i to wszystko, co doświadczam tam, chcę podzielić się tym z innymi osobami. Jak również te dwa kraje łączą nie tylko tradycje, jak również ludzie, więc w książce mojej umieściłem też wywiady ze znanymi osobami, które też są związane z Holandią i Polską. Ty dzięki między innymi tej książce bardzo zaprzyjaźniłeś się z Rinke, który też tutaj dzisiaj miał być. Wiem, że wybieracie się razem do prezydenta Wałęsy. No właśnie tak, prezydent Wałęsa niestety nie mógł przyjechać, bo wyjechał do Ameryki na wakacje. Rinke niestety w ostatniej chwili też musiał zmienić plany, więc ustaliliśmy, że z prezydentem Wałęsą, że odwiedzimy go razem, zjemy lunch i omówimy tą naszą premierę, naszego wspólnego projektu. Tak się zastanawiam, skoro jesteś tak blisko z Rinke, to czy miałeś przyjemność poznać Joannę Przetakiewicz? Nie, raczej nie. Mamy kontakt z Rinke, ponieważ to on też bardzo często jest w Holandii, ale jeszcze nie miałem okazji poznać. A czy nie myślicie o jakimś wspólnym programie? No, pomysłów na pewno jest dużo, ale szczerze mówiąc nie rozmawialiśmy jeszcze o żadnych programach. Okej, bo wiesz, ty świetnie realizujesz się w Holandii, może czas także, abyś pokazał ten swój warsztat w Polsce? To znaczy, jak najbardziej, ja bardzo często prowadzę prezentacje dla przedsiębiorców. W tym roku mam bardzo dużo spotkań z przedsiębiorcami, współpracuję z Klubem Przedsiębiorczości, gdzie są tysiące przedsiębiorców, z którymi się dzielę swoimi doświadczeniami. Jak również teraz zaczynam nowy projekt w Polsce, mianowicie będę budował domki wakacyjne, do których chcę ściągnąć właśnie Holendrów, żeby też poznali nasz kraj i nasze obyczaje. Kto koniecznie powinien przeczytać książkę Polak z wiatrakami i czego się z niej dowie? Na pewno umieściłem w tej książce rzeczy, które nawet Holendrzy nie wiedzą. Banalne rzeczy, ale z którymi oni powinni być znani, oznajomieni, ale nie znają tego. W książce tej na pewno dużo jest porad dla przedsiębiorców, którzy chcą na przykład robić biznes w tych dwóch krajach, jak również dla ludzi, którzy chcą mieszkać w Holandii, chcą odwiedzić Holandię. Dużo sekretów, dużo nowinek jest, bardzo ciekawe rzeczy.